Czego uczy mnie Biblia w liście do Rzymian, 8 rozdział, 21 werset? Samo stworzenie będzie wyzwolone z niewoli skażenia ku chwalebnej wolności dzieci Bożych. W Rzymian 8, 20-21 mamy przeciwstawienie. Z jednej strony szatan zepsuł stworzenie, używając pierwszego człowieka, a z drugiej strony Bóg przez innego człowieka, Jezusa Chrystusa, naszego Pana, uwolnił stworzenie od następstw tego zepsucia. Wyzwolenie stworzenia związane jest z wolnością dzieci Bożych. Wolność dzieci Bożych polega na naszej społeczności z Bogiem Ojcem. Doświadczymy wolności i chwały dzieci Bożych, gdy z tej społeczności będziemy korzystać w całej pełni. W przyszłości będzie ona doskonała w czasie, gdy się rozpocznie nowe przymierze. W tym fragmencie listu do Rzymian, 8 rozdziału 21 wersetu i wcześniej 19, widzimy też, że określenia synowie Boży i dzieci Boże są sobie bardzo bliskie. Jako synowie ukażemy się w chwale, jak mówi nam Rzymian 8:19. A jako dzieci doświadczymy nieograniczonej społeczności z Bogiem Ojcem, o czym mówi nam Rzymian 8:21. Modlimy się i wzdychamy, bo tak mówią nam wersety z listu do Rzymian 8:22-28. Dotyczy one Rzymian 8:22-28 dotyczy cierpień stworzenia i wierzących w czasie oczekiwania pod wpływem ogólnych konsekwencji upadku. Jako odkupieni mamy modlitwę, nadzieję i świadomość, że Bóg nas miłuje. Stworzenie wzdycha. O tym mówi nam list do Rzymian 8:22. Stworzenie wzdycha. Wiemy bowiem, że całe stworzenie wespół wzdycha i wespół boleje aż dotąd. Całe stworzenie. W swoim obecnym stanie stworzenie wzdycha i jest pogrążone jak gdyby w bólach porodowych. Zwierzęta, rośliny i cała materia są dotknięte przekleństwem grzechu. W Ewangelii według Mateusza 19 rozdział 28 werset inauguracja nowego przymierza albo tysiącletniego królestwa jest nazywana odrodzeniem. W tym czasie stworzenie zostanie uwolnione od tego piętna. Nastąpi jego odrodzenie wraz z rozpoczęciem się nowego przymierza. I my wzdychamy, tak mówi nam Rzymian 8:23. My wzdychamy. A nie tylko ono, lecz i my sami, którzy posiadamy zaczątek ducha, wzdychamy w sobie, oczekując synostwa, odkupienia ciała naszego. Mamy zaczątek ducha. Przez Ducha Bożego już teraz cieszymy się błogosławieństwami, które mają nadejść. Z powodu cierpienia związanego ze starością i chorobami wzdychamy. Często nie pozwalają nam one cieszyć się społecznością z Bogiem. Jednak oczekujemy synostwa, odkupienia ciał naszych. Pewnego dnia zostaniemy uwolnieni od wszystkich utrapień. Kiedy Pan Jezus przyjdzie w celu pochwycenia, zabrania Kościoła z ziemi do domu Ojca, do nieba, nasze ciało zostanie wybawione. W ten sposób nasze odkupienie zostanie
zakończone, a synostwo stanie się dla nas rzeczywistością w całej jej pełni. Dlatego czekamy z wytrwałością. A jest to opisane w Rzymian 8:24-25. W tej bowiem nadziei zbawieni jesteśmy, a nadzieja, którą się ogląda, nie jest nadzieją. Bo jakże może ktoś spodziewać się tego, co widzi? A jeśli spodziewamy się tego, czego nie widzimy, oczekujemy żarliwie z cierpliwością. W nadziei jesteśmy zbawieni. Od momentu nawrócenia mamy zbawienie duszy, ale nie osiągnęliśmy jeszcze piętna niebiańskiego i celu niebiańskiego. Więc od momentu nawrócenia mamy zbawienie duszy. Dusza jest zbawiona. Ale nie osiągnęliśmy jeszcze niebiańskiego celu. Jesteśmy więc zbawieni przez nadzieję. Mamy pewną perspektywę całkowitego zbawienia, które zostanie uwieńczone odkupieniem naszego ciała. Mamy nadzieję na to, czego nie widzimy, a nasza nadzieja nie jest czymś niepewnym, ale pewną i rzeczywistą przyszłością. Dlatego czekamy wytrwale na jej spełnienie, trzymając się Bożych obietnic. Także wstydliwą rzeczą jest to, że Rzymian list ujawnia nam, że nie umiemy się modlić o to, o co chcemy. I to jest w wersecie 26, 8 rozdziału. What a shame. Czyli widzimy Rzymian 8, 26. Podobnie i Duch wspiera nas w niemocy naszej. Nie wiemy bowiem, o co się modlić, jak należy, ale sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. Podobnie i Duch wspiera nas w niemocy naszej. Nie wiemy bowiem, o co się modlić, jak należy, ale sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. W tym czasie oczekiwania mamy przywilej i możliwość się modlić. Na ziemi mamy przeżywać starość choroby, prześladowania i inne trudności. Które są konsekwencją upadku. Często jednak nie wiemy, o co w tych przypadkach modlić się. Nasze ludzkie myśli nie są bowiem namiarodajne. Na szczęście Duch Boży troszczy się o to i pomaga zająć odpowiednie stanowisko.